Darek z alekulturka.com. Znajduję się na Stadionie Narodowym w niedzielne popołudnie, to znaczy, że impreza Targi Książki już dobiega końca, czas na podsumowania. Za chwilę przed kamerę zaproszę Sławka Krępę z portalu granice.pl, patrona medialnego imprezy. Porozmawiamy właśnie o kończących się czwartych warszawskich Targach Książki. A co udało dokonać mi się tutaj na stadionie? Rozmawiałem z ciekawymi gośćmi, przygotowałem sobie listę, żeby nikogo nie pominąć, więc w ciągu najbliższych tygodni na alekulturka.com i na kanale YouTube Alekulturka, który polecam subskrybować oczywiście, znajdą się rozmowy z takimi ciekawymi gośćmi jak pani Jolanta Kwiatkowska, Magdalena Witkiewicz, Agnieszka Linga-Słoniewska, Krzysztof Ziemiec, Paulin Simons, Katarzyna Pakosińska, Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek, który to wywiad został przerwany przez niezapowiedziane pojawienie się Andrzeja Leczki. I wywiad przeistoczył się z wywiadu na temat książki na rozmowę na temat symbolu Rzeszowa, czyli pewnego charakterystycznego pomnika. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Wymieniam dalej pani Katarzyna Kwolek z grupy Polskiej Księgarnie na temat tego ciekawego pomysłu na obecność na rynku wydawniczym. Barbara Włodarczyk, prezes wydawnictwa MAK, obchodzącego 20-lecie istnienia na rynku. Pani Lucyna Olejniczak. Udało mi się nakręcić sondę z autorami książek dla dzieci. Materiał z panią prowadzącą portal kulturka.pl i akcję społeczną zbierania książek, oddawania książek przez dzieci dla innych dzieci z domów dziecka czy z biednej Polonii na wschodzie. Dużo wywiadów, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Wszystko będzie się pojawiało sukcesywnie na alekulturka.com i na kanale Alekulturka. Subskrybujcie, śledźcie. Cześć. Z następnych imprez postaram się zrobić taką samą fotorelację. O, zapomniałem o fotorelacjach. Oczywiście, na żywo fotorelacje, zdjęcia. Oglądajcie alekulturka.com. Cześć.